Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Kiedy Maryja dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta spodziewa się dziecka, nie zważając na to, że sama znalazła się w niełatwej sytuacji, pod jej sercem również rozwija się dziecko, a życie jej i jej syna jest zagrożone, mimo to wybiera się w dość niebezpieczną drogę, aby odwiedzić swoją kuzynkę. Nie idzie tam pchana ludzką ciekawością, ale po to, aby usłużyć świętej Elżbiecie. To, co przebija z postawy Maryi, to chęć służby drugiemu człowiekowi. Maryja zapomina o sobie, o swoich potrzebach, swoich planach, na przykład o przygotowaniach do ślubu z Józefem. Rezygnuje dosłownie z wszystkiego, aby jedynie przyjść z pomocą podeszłym już w latach małżonkom Elżbiecie i Zachariaszowi. Spotkanie Maryi i Elżbiety to także spotkanie Chrystusa ze swoim poprzednikiem, świętym Janem Chrzcicielem, który na głos Maryi podskoczył z radości. Spotkanie w klimacie miłości nie tylko jest źródłem radości i pokoju, ale także źródłem innych duchowych darów. W innym miejscu Ewangelia wspomina, że w tej chwili Jan został napełniony Duchem Świętym. Maryja jest tą niezwykłą niewiastą, przez którą na świat przyszedł Chrystus, źródło wszelkich duchowych darów. Zaprośmy dziś Maryję do naszych domów, do naszych serc. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest Chrystus, tam jest Bóg. Spragnieni duchowych darów, prośmy Maryję, aby zamieszkała w naszej codzienności i aby także w nasze progi przynosiła pełnię darów Ducha Świętego.